Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem studia w polityce.pl jest pani Elżbieta Herezińska, między innymi pisarka. Z tego powodu będziemy tutaj rozmawiały. Napisała pani, jak się doliczyłyśmy przed chwilą, aż 13 książek, ale wymienię Państwu no, tylko kilka z nich, nie da się wszystkich. Autorka Północnej Drogi, Gry w Kości, Legionu, Korony Śniegu i Krwi, Niewidzialnej Korony, Legionu, o Legionie już powiedziałam, i teraz te dwie ostatnie, Hardej i Królowej. I trochę z powodu właśnie Królowej tutaj się spotykamy. Królowa właśnie wchodzi na rynek. I proszę tak powiedzieć na początek, czy podoba się pani określenie Nowy Sienkiewicz, ewentualnie Sienkiewicz w spódnicy, bo tak panią Herezińską w internecie się nazywa. Jak pani się podoba to określenie? Tak jak pani widzi, jestem w spodniach i zawsze w spodniach. Nie, nie znoszę tego określenia. To chyba oczywiste. Nie dlatego, żebym odżegnywała się od fantastycznego i wspaniałego Sienkiewicza, którego też lubiłam, ale jako dziecko i jako nastolatka. To jest zupełnie inne pisanie. Sienkiewicz pisał w bardzo określonym czasie i w bardzo określonym celu. Ale też jeżeli spróbujemy przeanalizować powieść historyczną w polskiej kulturze, to cokolwiek byśmy złego o tym Sienkiewiczu nie powiedziały, to i tak na końcu okazuje się, że on się obronił. Nie? W jakiś sposób najdłuższy funkcjonował i do dziś funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni Polaków, chociaż mam wrażenie, że teraz już bardziej przez filmy niż przez samą powieść, bo jednak to młode pokolenie trochę inaczej patrzy na książki. No dobrze, to nie znosi pani porównań do Henryka Sienkiewicza, a czy podoba się pani to, gdy politycy się przyznają, że panią czytają? Prezydent na przykład się do tego przyznaje. Pewnie, że się cieszę, że czytają. To jest oczywiście bardzo miłe. Natomiast nic więcej mi na ten temat nie wiadomo. To znaczy nie wiem, jak odbierają te książki i co dla siebie w nich znajdują. Powiedziałam kiedyś o tym, że dlatego kocham historię i kocham przeszłość, bo historia to jest taka polityka, ale widziana z bardzo długiego dystansu. Wtedy, kiedy mamy już kilkaset lat, albo tak jak w przypadku średniowiecza tego wczesnego, a tego dotyczy Królowa i Harde, mamy już prawie 1000 lat dystansu, więc dobrze jest poruszać się po tej epoce i jednocześnie nie komentować jej ciągle współcześnie. Ja rozumiem, że dzisiaj jest taki sposób prowadzenia dialogu czy prowadzenia rozmowy, że wszystko musimy odnosić do siebie, do współczesności. Nie? Wszędzie szukamy podtekstów, rymów no tak, z aktualną polityką. Lubią się tego doszukiwać, tak jak widziałam. Tak. Lubią się doszukiwać, a ja się od tego raczej odżegnuję. A proszę powiedzieć o tym celu, bo pani wspomniała o celu Sienkiewicza, a proszę powiedzieć o swoim celu pisania. Znaczy, ten najbardziej prywatny jest taki, że piszę, bo lubię. Jest to dla mnie jakby taka fantastyczna, wymarzona praca, ale myślę o tym, że utraciliśmy jako Polacy łączność, straciliśmy naszą historię, naszą polską. Ona wypadła z takiej popkultury. Zostaliśmy jakby zapłodnieni kulturą brytyjską, amerykańską, francuską, niemiecką, a w tej chwili nawet turecką. A gdzieś zupełnie odeszła nasza fantastyczna historia, no która tak, dla mnie jest... tchem Polacy śledzą dynastię Tudorów, rodzinę Borgiów, naszych Piastów czy Jagiellonów to jakoś tak właśnie odstawiliśmy gdzieś. I spora ilość rodaków wie o tym, że Henryk miał wiele żon, a nie umiemy, jakby nie odnajdujemy takich samych bohaterów w naszej przeszłości, a oni tam są. Oni tam są, są od lat, są znani historykom, pojawiają się w dziełach historycznych razem z ich nieprawdopodobnymi biogramami, bo każdy z nich mógłby być bohaterem takiej sagi jak dynastia Tudorów z własną historią. I pomyślałam sobie,
Boże, no to nie może tak być, że Elżbietę pierwszą znamy lepiej niż Piastówny czy Jagiellonki. Żadna z naszych dziewczyn, naszych królowych, księżniczek i kobiet nie ustępuje Elżbiecie angielskiej. To jest tylko kwestia odkrycia. W odróżnieniu od Sienkiewicza chętniej pani pisze o kobietach, prawda? Zdecydowanie. Dlaczego pani po te kobiety... One są zaniedbane przez historię, to jakby siłą rzeczy, to historia traktowała w przeszłości kobieta była wtedy ważna, gdy była żoną ważnego władcy lub matką przyszłego króla. Ale to jest taka jedna, to jest tylko półprawda, dlatego że jednak te silne kobiety, kobiety wyjątkowe, przedostawały się do wielkiej polityki nawet w tych odległych o 1000 lat czasach. No i właśnie taką kobietą jest Świętosława, którą pani opisuje i w Królowej, i w Hardej. I teraz pytanie, proszę powiedzieć, skąd pani tą Świętosławę wynalazła? Bo to jest córka Mieszka I, siostra Bolesława Chrobrego, tak? Dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze pani mówi. Ale to nie jest postać jakoś szczególnie znana nam Polakom, znana historycznie. Gdzie pani ją wyszperała? Jak pani się od niej dowiedziała? Ona jest zupełnie, jest jakby zdefiniowana historycznie, tylko że jakby nie przykładamy jakiejś wagi do jej losów, dlatego że trzeba sobie uświadomić, że nasze dziewczyny, Piastówny, Jagiellonki, córy dynastii jednej czy drugiej, są zawsze na eksport. To znaczy kobieta wyjeżdża z kraju urodzenia i staje się władczynią w kraju męża. I te najwybitniejsze władczynie, takie jak nasza Jadwiga Andegaweńska czy Królowa Bona, najwybitniejsze władczynie to są te, które w którymś momencie przestały myśleć o kraju pochodzenia, a zaczęły działać na rzecz kraju, w którym przyszło im panować. Taką kobietą, jeszcze odbiegnę dygresją od Świętosławy, była córka Władysława Łokietka, Elżbieta Łokietkówna, królowa Węgier. To jest nieprawdopodobna baba, to jej zawdzięczamy to, że jej braciszek Kazio Wielki, młodszy braciszek, sam nie wie kiedy zrzekł się praw do własnego tronu, nie przeszły one na jego córki, a na jej wnuczkę. A proszę powiedzieć, co zawdzięczamy Świętosławie, a raczej co jej zawdzięcza jej rodzina, jej ojciec, jej brat, jej mężowie, synowie. Najbardziej nieprawdopodobne w historii Świętosławy, może tak króciutko, Świętosława była siostrą Bolesława Chrobrego, również z Dobrawy. Dlaczego tak możemy przypuszczać? Ano dlatego, że Titmar z Merseburga, kronikarz, który był rówieśnikiem Chrobrego i Świętosławy i pisał na dworze cesarskim, czy na potrzeby cesarstwa kronikę biskupów merseburskich, był bardzo uważnym obserwatorem tego, co się działo w państwie piastowskim i porówno tego Chrobrego nienawidził, jak i się nim samym fascynował. Titmar każdy niuans dotyczący naszej ówczesnej sytuacji wyłapywał. I to Titmar pisał o niej, nie wymieniając jej imienia, siostra, córka Mieszka, siostra Bolesława. Gdyby ona nie była córką Dobrawy, czyli rodzoną siostrą Bolesława, a na przykład córką którejś z wcześniejszych żon, tych słynnych siedmiu pogańskich żon Mieszka, to Titmar nie omieszkałby uszczypliwie tego zauważyć, że to przyrodnia siostra albo ktoś jakby dynastycznie troszeczkę słabiej niż przyszły król polski posadowiony. I co my o niej wiemy? Wiemy, że w wieku około 14-15 lat Mieszko wydał ją z dzisiejszego punktu widzenia dość egzotycznie za króla Szwecji Erika. Tak naprawdę ten mariaż wcale nie był taki egzotyczny, bo miał zabezpieczyć bezpieczeństwo kraju Mieszka u ujścia Odry. Był skierowany przeciwko królowi Danii, Svenowi Widłobrodemu. Wprawdzie myśmy z Danią granicy nie mieli, ale Duńczycy poprzez swoje wpływy w plemionach obodryckich rzeczywiście mogli zagrażać panowaniu Mieszka u ujścia Odry. I ten zięć szwedzki swoje obowiązki wobec teścia wykonał doskonale, zresztą temu zawdzięcza swój historyczny przydomek zwycięski. Temuż najpierw pokonał swego bratanka, a potem rzeczywiście wygnał króla Szwecji Svena i ten dług jakby zakontraktowany w umowie małżeńskiej spłacił. Następnie zmarł. Świętosława zdążyła urodzić mu syna Olofa, czyli następcę tronu. Została młodą, bardzo atrakcyjną wdową, atrakcyjną, nie wiemy na ile atrakcyjną kobietą. I do ręki takiej wdowy ustawiła się natychmiast kolejka. I tutaj wprawdzie milczą oficjalne kroniki
na temat tego, jak rozegrała się ta sytuacja w Szwecji, natomiast do głosu dochodzą sagi skandynawskie napisane około 200 lat później, czyli nie w czasie rzeczywistym, ale jednak bardzo blisko. W tych sagach Świętosława pojawia się jako Stigrida. Storada. Storada, tak? Znaczy dumna. Stąd też mój polski tytuł książki, czyli Harda. I otóż sagi plotkują, że królowa wdowa była tak zirytowana tą kolejką zalotników i ich zbyt małym w stosunku do jej oczekiwań statusem społecznym, że po prostu dwóch ostatnich spaliła w łaźni hurtem i tym skończyła te małżeńskie kolejki i zaloty. Następnie już mamy wiadomości historyczne z kronik, że została żoną Svena Widłobrodego. I to jest zaskakujące, bo oto zostaje żoną największego wroga swojego właśnie zmarłego męża. Jak to się zdarzyło? Czy to było wrogie przejęcie? Czy Sven wziął ją siłą w ramach pewnego rewanżu politycznego? Czy też to była jej decyzja polityczna? Tutaj jest pełne pole do spekulacji. Pani to wykorzystuje. Ja to wykorzystuję, oczywiście, powieściowo jak najbardziej. Następnie, co wiemy dalej o jej losach? Otóż rodzi Svenowi dwóch synów. Haralda i Knuta, którzy kolejno będą władcami, i dwie córki. Czy było więcej dzieci, nie wiemy, ale to już i tak jest piątka, to jest naprawdę sporo. I w roku 1000, który był znamienny, bardzo ważny dla całej Europy, dochodzi do Bitwy Trzech Królów, tak ją nazywamy, gdzieś prawdopodobnie w okolicy cieśniny Oresund, bitwy, w której spotkali się trzej skandynawscy władcy, jej mąż Sven, jej syn król Szwecji Olaf Skotkonung i jej być może wielka miłość życia, król Norwegii Olaf Tryggvason. W wyniku sagi, o których wspominałam wcześniej, że uwielbiają o niej plotkować, przypisują jej udział sprawczy w tejże bitwie. Oczywiście w sagach jest czarnym charakterem i to nie tylko z jej powodu do tej bitwy doszło, ale i z jej powodu tragicznie się zakończyła. Ale dalej do głosu dochodzą znowu kroniki, czyli te źródła takie wiarygodne, które mówią, że po bitwie jej mąż Sven wygnał ją z kraju. Ona okres wygnania spędziła w kraju brata, to też wiemy z kronik, czyli po prostu w Polsce na dworze Bolesława. I najbardziej fascynujące w tej historii jest to, jeżeli spojrzymy na daty, bo musiała się pojawić tutaj około roku 1002 i spędziła czas do roku 1014, bo w 1014 umiera jej mąż Sven. To jest 12 najbardziej dynamicznych lat w polityce Chrobrego. To jest czas, kiedy po śmierci cesarza Ottona, gdy zmienia się polityka cesarstwa względem państwa piastowskiego, Chrobry zaczyna, występuje jakby z wielką swoją taką agresją na zachód. I w momencie, gdy zdamy sobie sprawę, że siostra była tutaj z bratem, że oni jakby razem mogli tę politykę kształtować, to ta historia robi się podwójnie fascynująca. A teraz dlaczego uważam, że miała swój udział w tych 10 czy 12 latach właśnie tej dynamicznej polskiej polityki? Ano dlatego, że następuje rok 1014. Jej mąż Sven zdobył tron angielski w międzyczasie, był bardzo wojowniczym wikingiem i zmarł. I nastąpił kryzys dynastyczny w Danii. Dwóch synów, nie wiadomo, który miał przyjąć władzę, i kronikarz mówi nam o tym, że synowie przypłynęli do Polski po matkę, żeby zabrać ją z wygnania. Nie przypłynęli z takiego powodu, że synusią się zatęskniło za mamunią. Oni byli 5-6-latkami, 8-latkami, gdy matkę stracili i do niczego jej już nie potrzebowali. To była polityka. Gdyby ona w owym czasie, w ówczesnej opinii publicznej, nie była sprawnym, zręcznym, skutecznym politykiem, to nie byłoby żadnego powodu, żeby ci synowie po matkę wracali. I co dzieje się dalej? Ona wraca do Danii. Tu nam się trop nieco urywa. Jej królem Danii zostaje starszy syn Harald, a młodszy syn Knut płynie zdobyć tron angielski. I zdobywa go w perfekcyjnym stylu, ale takim clue przejęcia władzy w Anglii jest identyczna historia, jaka przydarzyła się jego matce, czyli to, że pojmuje za żonę królową wdowę po poprzednim królu angielskim. Te kobiety, co by było bez tych kobiet w historii? Ja Państwu zaręczam, że pani Ela Herezińska tak samo pasjonująco pisze, jak opowiada. Zachęcam Państwa do lektury królowej. Naprawdę, jak już się zacznie, to ciężko się oderwać. Dziękuję Państwu. Elżbieta Herezińska, Dorota Łosiewicz. Zapraszamy do lektury królowej.